Mam zaszczyt przywitać Państwa w imieniu organizatorów dzisiejszego eventu, w imieniu Zespołu Szkół nr 2 imienia Noblistów Polskich. Przyjęliście nasze zaproszenie na ten protest po raz trzeci. Dziękujemy. To dzięki Wam spotykamy się tutaj w tej ogólnoświatowej akcji na rzecz walki z przemocą wobec kobiet i dziewcząt One Billion Rising. O otwarcie poproszę tych, którzy zechcieli objąć naszą akcję patronatem, którzy sprawili, że organizacja przebiegła sprawnie, a nasz happening może odbywać się w tej właśnie pięknej, różowej atmosferze. Poproszę pana starostę Adama Nerszkiewicza. Witam wszystkich niezwykle serdecznie. Z radością przyjąłem po raz kolejny zaproszenie na to, żeby objąć patronatem dzisiejsze wydarzenie, dzisiejszy happening. Bycie razem w tym dniu to nasz wspólny obowiązek. No i dzisiejszy happening One Billion Rising uważam za otwarty. Skoro wydarzenie nasze zostało otwarte, to poprosimy o muzykę. Jak my mówimy nie przemocy pojmowanej w szerokim aspekcie fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i seksualnej, dziś krzyczymy, że nie znaczy nie. W Choszcznie akcja zawsze ma magiczny charakter. To właśnie w naszym mieście i dzięki pracy i talentowi naszych choszczeńskich muzyków Pawła Lemiesiewicza i Romana Szymańskiego powstała nowa, inna wersja piosenki. Śpiewa w niej Martyna Żyta, a teledysk zrealizował Tomasz Frost. Nasza choszczeńska piosenka zdobywa oberowe eventy w całej Polsce. Teraz chcemy ją Państwu przedstawić. Nasze ręce dziś sięgną gwiazd. Nasz głos skruszy miliard serc i ich wspólne bicia rytm. To nasz dzień, nasz czas. Krzycz, walcz, tęcz. Krzycz, walcz. Nie chcę więcej żyć już w takim świecie, świecie uwięzionych ptaków.
Po co to wszystko? Ze względu na problem, na to, co się dzieje. O tym, że przemoc w stosunku do kobiet istnieje, to wszyscy wiedzieliśmy. Natomiast mnie statystyki, które przeczytałam, które zobaczyłam, jakie są, mnie przeraziły. To jest po prostu nieprawdopodobne, żeby tygodniowo 3 kobiety traciły życie z rąk swoich partnerów. I to jest chyba w tym najgorsze, że 80% kobiet doznaje przemocy od osób, z którymi łączy je jakaś relacja emocjonalna. Są to partnerzy, są to mężowie, są to narzeczeni. To jest przerażające. I stąd chyba ta geneza. To zapoczątkowane zostało w Stanach Zjednoczonych. Fundacja Feminoteka wprowadziła to do Polski 5 lat temu i tak to trwa. A ponieważ widać, że te wszystkie eventy mają rozmach, że jest duża frekwencja, więc problem jest zauważalny. Jest zauważalny i chyba jest to po prostu potrzebne, żeby o tym mówić, żeby o tym krzyczeć, żeby to nagłaśniać. Może przez udział w takim wydarzeniu nastąpi jakiś przełom i kobieta zdecyduje się powiedzieć, mam dosyć. Zresztą tutaj cały czas są rozdawane ulotki z jakimiś adresami kontaktowymi, gdzie można zwrócić się o pomoc. Może przełamie jakiś wewnętrzny opór, który w niej tkwi i po prostu zmieni coś w swoim życiu, zmieni coś na lepsze. Nie no, chrzczeńska edycja to jest w ogóle bomba. To jest bomba atomowa. To, co się dzieje tutaj cały czas, to już 3 rok z rzędu, ja mówię, że to jest magia. To jest coś nieprawdopodobnego. Bardzo często organizatorki pytają, jak to się dzieje, jak to się u nas organizuje. Niektóre wiem, że mają jakieś tam problemy natury jakiejś proceduralnej czy jakieś, a u nas to jest po prostu, to jest taki wielki boom. Tutaj nie ma żadnych przeszkód, tutaj wszyscy są tak życzliwi, tak pomocni, tak chętni. I tutaj powiem, panowie ze starostwa, z urzędu, ze wszystkich instytucji. I to jest tylko tak, nie tylko ja muszę prosić o pomoc, ale ci państwo dzwonią i pytają, w czym pomóc. To jest coś nieprawdopodobnego, zresztą widać też, ile osób chętnie przychodzi, jak bardzo są w to wszystko zaangażowani. To jest takie cudowne, to jest takie magiczne, to jest takie radosne, że jak się na to patrzy, to ja nie wiem, czy śmiać się, czy płakać ze szczęścia, ja nie wiem, co mam robić. Szczególnie nas w tym roku cieszy to, że mamy taką swoją, naszą, chrzczeńską, cudowną wersję piosenki, do której świetnie się tańczy, cudownie się jej słucha, ma piękne słowa, jest wzruszająca. Wiem, że chwyciła też w całej Polsce. Wiele, wiele osób będzie do niej dzisiaj tańczyło. Tutaj lokalny patriotyzm przemawia za tym, że my się tak strasznie cieszymy z tego powodu, że jesteśmy bardzo dumni tutaj z naszych muzyków, z Romana, z Pawła, z Martyny, która tak to pięknie zaśpiewała, z dziewczyn z chórku, z pana Tomka, który nakręcił taki piękny teledysk i to wszystko w Polsce tak idzie. Wszyscy oglądają to. To jest w ogóle cudowne. Ja nie wiem, co ja mam powiedzieć. Już nigdy nie chcę. To jest nasz czyn, to jest nasz czas. To chór miliarda kobiet, a każda z nas wie, co to ból, wie, co to strach. Dziś zjednoczone w tańcu, więc razem z nami tańcz. Z nami tańcz. W tym roku byliśmy w Breczu. My jesteśmy w ogóle po tej imprezie to zawsze tak naładowane, tak energetycznie i wiemy, że to, co się dzieje tutaj, to jest taka siła, taka moc wielka i my się chcemy z całym światem podzielić tym, co mamy. I my na fali tej energii, w tamtym roku pojechałyśmy do Recza i w tym roku mówimy, Recz przyjechał do nas, Recz w tym roku nie robił, Recz zatańczył z nami, no gdzie by tu jechać? Pani już od jakiegoś czasu mówiła, może pojedziemy do Szczecina, w Szczecinie tak niewiele osób tańczy, to może zobaczymy, jak tam jest, zawieziemy tam naszą energię trochę. No i jedziemy z naszą piosenką, taka też była umowa, że jak my przyjedziemy, to panie będą tańczyć do naszej chrzczeńskiej cudownej wersji, no więc jedziemy pośpiewać im, potańczyć z nimi, no wciągnąć ich w ten nasz taki fan, który my mamy, no po tej naszej imprezie świetnej.